Witajcie z tej strony jak zwykle Starkey. No i widzimy się w Devs Gambit. Od ostatniego epizodu w sumie zmieniło się tyle, co to, że sobie trochę pofarmiłem. Głównie nie to chciałem. No głównie pofarmiłem w celu pozyskania wszystkiego, co jest wymagane, żeby kupić Crest of Gaia. No i jak można się spodziewać, jako że to kupiłem, dzisiejszy epizod będzie miał na celu zwiedzenie tych miejsc zablokowanych przez Crest of Gaia. Ale zanim pójdę do tej windy, chciałbym zobaczyć właśnie, co było na tym przejściu tutaj, tym całym Rider's Passage czy czegoś tak. No wiecie, tutaj gdzie na koniu Rafale można jeździć tak szybko. No i miejmy nadzieję, że znajdziemy coś wartego uwagi i ciekawego, bo jednak nie ukrywam, dzisiaj mam dosyć limitowany czas, nie chciałbym go marnować na byle co. Ale dobra, jedziemy i to było gdzieś za chwilę tu będzie chyba. Jeśli się nie mylę, rzecz jasna. I tutaj. O szczęście, że można na koniu przejeżdżać tych ludzi. No więc dobra. Hyc. I co my tu mamy? Kapliczka śmierci, czyli chyba jakaś nowa lokacja albo jakiś boss. Nieważne, który z tych dwóch i tak fajnie. Chyba wiem już, że to będzie boss. Chociaż dobra, sądząc po rozmiarze, sądziłem, że to boss, ale jednak... Będąc szczerym, to nie wiem, czy to na pewno będzie... boss. Wiecie co? Wygląda jak jakiś olbrzymi koń. Czy wilk, czy coś zaś innego. Kustich. Aha. Nawet nie zauważyłem, że dopluję elektrycznością już, żem zginął. Dobra. To już teraz tłumaczę, czemu są te wszystkie pokoje jakieś, znaczy podwyższenia, nie pokoje. Ale dobra, naprawdę mniejsza o to. Jeszcze raz leziem i spróbujemy jeszcze, no ten jedyny raz. Stawić czoła temu czemuś. Dobra. Okej, więc aktywujemy starcie. I wskakujemy na podwyższenie, kiedy on pluje tym prądem. Aha, i on będzie niszczył coraz to kolejniejsze. Ale widać, że nie należy do szczególnie wymagających pod tym względem. A, i będziesz przesuwał coraz to bliżej. Dobra. Ładujemy energię. I pora sprawdzić, czy da się go... No... Nie wierzę. Jak to widzicie, zamiast używać mi się mocy, on stał starczą. Nie no. Bo jest bardzo prosty, ale jednocześnie no... Coś mi mówi, że ja tu delamił niemiłosiernie. Tak więc jeszcze jedna próba, a potem idziemy gdzie indziej, bo nie chcę spędzić całego odcinka na właśnie starciu z czymś, czego może nie powinien być w stanie nawet pokonać. Dobra, więc... Dziabaj, Stefan Zenon, czy jak tam cię nazwać? Aha. Czyli od tego prądu nie da się uciec, on po prostu jest tak skonstruowany, że jak się... Raz w nie, jak jest się daleko od tych platform, to się... zginie. Okej. Ciekawa muzyczka, nie ukrywam. Ja bym się wydaje, że staje się coraz głośniejsza. co? Dobra, ja już niczego nie rozumiem. Aha. No dobra, z tym czymś będę się mierzył kiedy indziej, tylko muszę piórko odzyskać i miejmy nadzieję, że to wystarczy. No, znaczy nie wystarczy, tylko ten, że na dzisiaj nie trzeba będzie nic więcej. Ale już nie wiem, czemu trzeba to atakować. Widać, że to nie jest agresywne samo w sobie.
Cóż. Może łucznik miałby tutaj znacznie łatwiej. Ja się nie znam, więc... No de facto nie będę próbował nawet, bo jak mówiłem, no nie znam się i obawiam się, że za bardzo mógłbym zlamić. Ja myślę, że moja zwinność, zręczność, możliwość dziabania łukowego jest, no, na poziomie minimalnym, więc rozumiecie. Ale są kolejne śmierci, więc kolejny trupek do sterty, która tam leżała. Dobra. W takim razie dzisiaj, co by dzisiaj tutaj zrobić? Mogliby próbować walczyć z tym bossem tych lodowych, tam ten, co ostatnio raz tak mocno zlamiłem, że spadłem. Albo mógłbym spróbować, no nie wiem, pójść w jakieś całkowicie odmienne miejsce, chociaż... Raczej jeśli już się zmierzymy z tym lodobossem, jeszcze w sumie póki pamiętam cokolwiek, to muszę wam pokazać coś, co odkryłem łażąc sobie po prostu i farmiąc. Patrzcie. Ona jest NPC-em. Nie gadałem z nią, ale trzeba pogadać. Nie spodziewałem się ciebie tutaj znaleźć. Nie zastanawiaj się nad tym. Nie mam gdzie iść dzięki tobie. No, pościskany jak szczury w klatkach, czekając, żeby być nakarmionym resztkami nadziei. I ludzie, mogłabyś ich chronić. Jak ci się wydaje, co robiłam? On się o moje życie każdego dnia, kiedy byłam z nimi. Dobra, mniejsza, to zobaczymy, jakie ona w ogóle ma zdolności. 20 siły i zwinności i halabarda. 4, 4 i znowu dla halabardy. 4 dla halabardy, 6 dla włóczni i 20 dla włóczni, wiecie co? Może warto byłoby właśnie spróbować swoich sił z halabardą, jak tutaj już są takie ciekawe zdolności. Bardzo tego raczej za szybko nie zrobię, ale... Te dwie bym, chociaż tą jedną mógłbym teraz wziąć. A dzisiaj spróbujemy trochę sił z halabardą. Pewnie będę żałował, ale no wiecie. Nawet jeśli potem mam żałować, to póki co niech będzie. Dobra. To niech leży, zostanie. W sumie i tak nie ma to znaczenia. I gdzie jest ta moja halabarda? Aha. Toporek plus 2, super, ale... Ja tu szukam halabardy, dobra, jest. Dziab, dziab i siek. Zobaczymy w ogóle, gdzie się sprawdzała. Jeśli chodzi o obrażenia, pewnie ma dużo niższe. Dobra, nie aż tak dużo. Mogło być gorzej. W takim razie nowa broń, do której nie jestem w ogóle dostosowany i idziemy, no... mierzyć się z bossem. To mogło być największą potęgą, zrobiłem w swoim życiu, ale... Dobra, wybuchaj i teraz dziab, dziab i siek. No. Jak nic nie jest to broń godna uwagi, jeśli chodzi o... kompletnych nowicjuszy, ale... No dla mnie może być. Dziab, dziab i siek. Ejo, siostra. I jak zwykle dało się nabrać na te pułapki. Super. Piękna rzecz. Tak, piękna, piękna. Ale nie dla ciebie. I żem się zmarł, jak zwykle. Dzięki. Dzięki, rozproszyłaś mnie. Skąd wiedziałaś, że to o to chodzi? No, to teraz zostaw mnie jeszcze samego na te... Na tą krótką chwilę, co zobaczymy, co i jak potem będziesz mogła tu przyjść i marudzić. Dobra. Mogę wam powiedzieć... Moveset tej halabardy jest o tyle fajny, że przynajmniej... No... Atak z wyskoku i inne rzeczy, jakkolwiek bym jeszcze się do tego nie przyzwyczaił, no to jest po prostu, czuję, że broń porządna. Z porządnym zestawem ciosów, podobnie jak w sumie, dobra, właśnie w przeciwieństwie do mojego mieczyka wcześniejszego. Tutaj czuć po prostu, że te ciosy, nawet jakby nie były, jakie dziwne by nie były, no to dźgać i potem siek, okej, jakoś jest, nie najlepsze, ale jest. Potem przewrót i dźgnięcie,
nic wielkiego, ale tutaj są takie właśnie to. I to można nawet zrobić dwa razy w powietrzu, tak zauważyłem czasami. Miejmy nadzieję, że będzie dobra. No to jest zwykła szarża, która zwiększa obrażenia o 15%. No nic nadzwyczajnego, ale nie ma co narzekać też. Cześć gość. Dobra. Pułapka. Tutaj też pułapka. Dziab, dziab i siek. Teraz podskok. Dziab, unik. Dziab, dziab i hyc i siek. Na pewno zasięg tej broni jest dużo wyższy niż mojego miecza, więc pod tym względem nie ma co narzekać. No. Tak więc idziemy ku przeznaczeniu. Pięć piór przeciwko tamtemu bossowi. Dobra, cztery pióra będą. Chyba. O ile nie, jeszcze mniej. No niestety, cztery. Naprawdę, coś mi się wydaje, że ja nie jestem gotowy na to starcie. A jednak mimo to robię. No ale cóż. Tak, on się teraz tu pojawia. I teraz, na dzień dobry, to. I teraz dziab, dziab. Unikamy. Dziab, dziab, dziab. Trzeba ostrożnie strasznie to robić. Co? Wiesz, co, chyba nie rozumiem, jak z tym walczyć. You'd be surprised. Po prostu śmierć jak zwykle czepia się tego, że często umieramy i takie tam. I dobra, nie będę ukrywał. Spotkanie z tym gościem było większym wyzwaniem niż myślałem, ale głównie spowodowane jest to faktem, że nie mam pojęcia, jak z nim walczyć. Dobra, może nie mam pojęcia, trochę za dużo powiedziane, no, ale żeby nie było problemów, trochę mam. Wiecie, no widzieliście, on tam przechylił to i spadliśmy jakoś dziwnie. A ja nawet nie wiem, z jakiego powodu to przechylił, co się stanęło i w ogóle. Ale na szczęście to nie jest temat, którym trzeba się jakoś wielce przejmować póki co, więc lecim. I może trzeba być po prostu na tej samej stronie co on, czy tam zmuszać go do tego, żeby zmieniał te strony. A, czyli to jest prosta rzecz. Trzeba po prostu nim balansować, żeby to nie spadło. Ci domownicy, jak zwykle zakrzty wyczucia, kiedy mogą mi przeszkadzać, kiedy nie. Za szczęście przynajmniej tym razem tylko wołali, więc no nie jest tak źle jak zazwyczaj. Okej. Oj. Oj, 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 dobra, 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 dałem radę, dałem radę. Nie będę ukrywał. Uff. Prawda to delikatnie trudność, ale dam radę. Aha. Największą trudnością jest właśnie to balansowanie bardziej niż nawet starcie z nim. Gdyby nie to, to można bym dał radę jakoś. Dobra. I też tak zauważyłem, że to ja decyduję o wadze, nie on. Piórko odpornościowe, tak. Okej. Okay. I znowu będzie rzucał bloki lodu, więc... Oj. Nie, 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 nie. Nie dam się złapać tak łatwo. Nie wiem, czy te bloki lodu jakoś wpływają na całokształt, czy nie. Ale nawet jeśli tak, to... To są takie okropnie złe. Dobra.
Dobra. Opa. Starcie zaraz dobiegnie końca, jeśli tak dalej pójdzie. Miejmy nadzieję, że nie będziemy jeszcze jakichś nie wiadomo jakich niespodzianek. Oczywiście przez nie wiadomo jakich niespodzianek mamy myśli czegoś, czego jeszcze za bardzo nie robił. Oczywiście poza tymi blokami lodu, które już mnie zaczynają delikatnie mówiąc wkurzać. Ale na szczęście jak widać jeden cios super skalabardy, tak zwany też umiejętność, łatwo sobie z tym radzi. I zaraz on spadnie. Tak. Oj, co? Że jak? Aha. Czyli to jest ta kolejna trudność. Ale przynajmniej balans się zachował. Dobra. Te 15% bonusu może pomoże mi wygrać już z nim tak ostatecznie. Wierzę w swoje możliwości. Wierzę zamkowe w swoje możliwości. Dziękuję bardzo. Starcie było jak nic. Kolejny, nieśmiertelny pokonany. Chyba, że tak zawsze pisało, ale ja nie odkryłem. Ale jakby nie było. Wyzwanie było spore. Ale się udało. Uwolniliśmy kogoś. O, moja bolące kości. Not one for summon these backwater wolves. No, to po prostu narzeka na te jakieś tam wilki, coś z rytuałami, nieważne. Daj mi chwilkę na odzyskanie sił. Nie jestem jakimś zwykłym, starym hermit, to chyba był pustelnik, tak. O, znajdź mnie w sanktuarium, a nauczę cię, a pokażę ci jak zaczarowywać swoje przedmioty. I mamy kluczyk. Ten, który jest potrzebny tutaj do otwierania wszystkiego. No proszę. Mamy kolejna delikatna odwaga i gajańska krew. Nie no, patrzcie to. Czyli jednak śmierć. Dziękuję bardzo. Perhaps it would be wise. Who knows? Maybe we would have avoided this sword encounter. Tak, tak, śmierć. Marudź o tym, że powinien rozwijać punkty talentów. A faktycznie mam dwa jeszcze niewydane. Pamiętam, że coś chciałem, ale już nie stwierdzę co. W tą ścieżkę chciałem iść, czy nie, bo już nie pamiętam. Chociaż chyba nie. Dobra, niech będzie. Nie, na razie jeszcze nie będę wydawał. Nie wiem, co mi jest potrzebne. Ale jak widać, halabarda spisała się dobrze. Pokonałem całkowicie prawie nowego bossa, którego się uczyłem słoń przed chwilą przy użyciu halabardy, chociaż to jest moje pierwsze porządne spotkanie z nią. Ej, co? Crystal Great Hammer. Co? Patrzaj to na te obrażenia. Strasznie powolne, ale wiecie co, nie. Głupkiem bym był, nie próbując wykorzystać tej broni. Całkowicie nie mój styl, ale... No ale... Mocarna broń. Dobra, Eevee. I zabij. Tarcza szamana. Co to za tarcza szamana? Pokaż Wita. Zawsze mówimy, że to są szamani. C, czyli trochę gorsza, ale... Podnosi inteligencję blokowanie. Ne. Dobra. Wracając jeszcze do tego wszystkiego. Póki co wracamy do halabardy. No nie wierzę. Your weapons can be enhanced by my acolyte Zuma. Tak, tak, moja broń może być ulepszona przez akolytę Zumę. Idź go odwiedzić, te. Słuchaj, śmierć, ja to wiem, śmiertek, ale ja chcę teraz odzyskać moje pióra. Nawet się nie będę przejmował przeciwnikami jakoś szczególnie. Ja po prostu chcę się przebić przez to. A.
czyli muszę. Super. Przez drogę do bossa byłoby łatwiej, w końcu bossa tam nie ma. Ja idiotą jestem. Te. Zdecydowanie. I jak nie skalabar jest lepszym wyborem, jeśli chce się szybko móc to ogarnąć. Tym razem już ich pokonam, żeby nie było dodatkowo tych problemów. Dobra. I przeszarżujemy i zrobimy jab, jab i jab. Dobra. Cztery pióra. Już trzy, bo jeden musiałem zużyć. Jab, jab i jab. Jak mówiłem, moveset nie mój świat do końca, jeszcze. Ale halabarda ogólnie jako broń jest bardzo fajnym czymś, więc nie będę narzekał. Chociaż, żeby nie było, oczywiście bardziej preferuję, może nie tyle co, ale bardziej co bardziej włócznie, taka ciekawostka. Ale nie takie, które można tylko pchnięcia, tylko takie, które też nadają się do cięć. Czyli w sumie tak de facto większość włóczni. Ale no w gry tego chyba nie pamiętają, nie rozpoznają, nie popierają czy coś, bo w większości gier włócznie to jest po prostu dźgnięcie. Dziękuję, piórko odzyskane. Odpoczywamy tutaj. Wyłazimy. I dobra. Można uwolnić tutaj tych ludziów. W sumie to zrobię. I mamy znowu jakiś gościów, których do sanktuarium. A tutaj mamy kolejną włócznię plus dwa, serio? Oni nie wiedzą, jakie nagrody dawać, że ciągle dają to samo. No, nie wierzę. To widzicie. Wszystko w porządku? Tak, ja tylko czytam dialoga, siostra. Kiedy tata wraca do domu? Niedługo, mam nadzieję. Ale póki co jesteśmy tutaj tylko ty i ja. Nie martw się, będę cię bronił. All right, you scamp. Off to bed before your imagination runs wild. Dobra, ty nie wiem, nie pamiętam scamp, ale... Scamp, ale dobra. Dobra, dobra. Do łóżka, zanim twoja wyobraźnia zacznie szaleć. Czyli kolejna taka historyjka. W sumie z przeszłości naszego gościa. I w sumie po tym, jak już to zrobimy, to mądrą decyzją byłoby właśnie powrócić już tym razem na serio do tego sanktuarium. Ciebie nie ma co otwierać. A gluty... Okej, okay. Tym razem wyeliminowałem je w ten sposób. Tym razem to tak. Dobra. Oczywiście dało się znowu trafić. A tutaj mamy trzy razy kamień duszy. Liczyłem na jakieś większe skarpy. Ale dobra, wiecie co, no lepsze to niż nic. Tutaj już byłem, nic wartego uwagi nie znalazłem. Dobra. Muszę tego kryształka znowu zwabić tylko, bo z nim nie mam zamiaru na kolcach się męczyć. Tak, tak, do widzenia, kryształ. No jasne, musiałem tu spaść. Po prostu musiałem. No, dziękuję bardzo. Twój telefon mnie rozproszył. A list. You think I use such mundane organizational methods. Your request is well above your service. Is this about your mother? The one from your death? I have not ferried a soul by the name of Everly Galbraith. O, teraz już wiemy, jak się nazywa matka. Everly Galbraith. Czyli teraz to jest moja... Czyli to jest teraz moje nazwisko też. Galbraith. Niestety pierwszą część dialoga przeklikałem, bo siostra mnie rozproszyła i rzecz jasna. Przez co klikałem jak głupi, co padnie, no i stało się. Siostra ma talent do rozproszania. W szczególności, kiedy przynosi jakieś dziwne pudełko w nieznanym mi celu.
i bez mojego zezwolenia. Glutek znowu. No, tylko ci zwracam uwagę, siostra, że nawet nie pytałaś, czy możesz, a już włazisz tutaj ze swoimi rzeczami. Nic poza tym. No brawo, zazwyczaj. A to nie znaczy, że zawsze będę taki milutki, zawsze pozwolę. Serio? Tylko Leaf of Gaia. Gdyby nie to, że muszę się z nim męczyć, żeby odzyskać pióro, to już bym stąd polazł. Ja przy takim obrocie spraw, jak widzicie, no nie, nie mogę po prostu. Dobra. Jump. I po problemie. Teraz tylko muszę pokonać dwóch szamanów. To mam nadzieję nie będzie też wielkim problemem. Dobra. Dziab, dziab i siek. Wszyscy pokonani, piórka są. Lokacja chyba w takim razie zaliczona. Chociaż nie pamiętam, czy wszystko, co zrobiłem, co się dało zrobić. Ale mniejsza z tym. Wiem, że jest jeszcze coś do podniesienia. I że to coś jest przedmiotem, bo było niebieskie. Ale jak mówiłem, no to mniejsza o to na obecny moment. I chyba pora będzie najwyższa zaraz zainwestować już w statystyki. 20 siły i zręczności wymagało to ostatni trik z halabardą. A coś mi mówi, że ta halabarda właśnie będzie moją bronią, którą będę przez długi czas chciał nosić ze sobą. I nie pytajcie dlaczego, ale po prostu spodobała mi się. Już się naumiałem jej trików i wiem, że dwa ciosy podstawowe są takie, potem to. Nie, moim zdaniem naprawdę to będzie porządna broń. Bardzo porządna, nawet jak już po prostu zobaczę co i jak pod każdym względem. Dobra, więc wyłazimy stąd i szarżą szybko do tego sanktuarium, chcę zobaczyć tych wszystkich NPC-ów, których żebym pouwalniał, żeby poczuć jakikolwiek powiew świeżości i uczucie, że naprawdę moje działania mają tu jakieś większe znaczenie. Dobra, pa smoczek. Ej kryształki, pa kryształki, ej pa. W sumie ciągle będę mówił każdemu hej pa chyba. O, jest. Zuma, acolyte of death, at your disposal. Zuma, akolita śmierci, do twojej dyspozycji. O, czyli w sumie był tym samym, czym on, jeśli bym grał akolitą śmierci. Też zmusił cię do podpisania kontraktu? What? No, I trade a path of spirituality. A liaison for his chosen. Namely, you. On co? Nie, ja idę ścieżką duchowieństwa. No, jestem wsparciem dla jego wybrańca. Konkretnie ciebie. Mogę odczarować złą w twoim ekwipunku, zakluć ekwipunek z odpowiednimi materiałami. I oferować poradę, czy tam w sumie przewodnictwo w twojej nowej ścieżce odkrytej dopiero co nieśmiertelności. Albo możemy po prostu zajmować się jakimiś głupotami. Tak to tłumaczę, bo nie jestem pewien do końca. Nie dam bez różnicy. Dobra, ale zanim coś to. Ach, teraz już lepiej. Meditate Abilities. Aha! Czyli on uczy wszystkiego, co jest o kosie i esencja ciemności. Ło, jakaś wielka to będzie chyba zdolność. Ale nie powiem wam co, nie jestem przekonany co do tego. Niemniej, naprawdę zastanawiam mnie co. Naprawdę, tak mocno, że tak nawet co powiem, po dzieciakowym trochę. Medytować wolę nie. Enchant, disenchant. W sumie w kategorii disenchant to ja mam pełno dzid. Dobra, więc tak. Zwykła dzida, disenchant. Zwykła dzida, disenchant. Jedna dzida plus dwa disenchant. I teraz tak, czy mam coś jeszcze? No oczywiście z zapasy tych butów. Jedne sobie zostawię, żeby nie było. Tutaj chyba odczaruję wszystkie, bo mam w sumie jedne też na nogach. Ale okej, to też. Potem tak, lekkie też można odczarowywać. No, to jest pelerna, którą mieliśmy na początku, więc z sentymentu zostawię. Potem jakieś inne rzeczy. Nawet pióra można zniszczyć, jak tutaj patrzę. Okej. Ciekawe, nie będę zaprzeczał.
To zaraz zobaczymy, jak wygląda enchantment. Tak, jeśli to ulepszę, to... Nie wiem, jak się zmienią statystyki, ale dobra. Co to jest? Ground damage? Ground damage w razie plus 2. Nie wiem, ale zobaczę, jak to będzie wyglądało. Dobra. Tak, więc sobie to poulepszam. W sumie tyle, bo już dalej to jest strasznie drogie. I teraz tak. To tutaj plus 5 do wszystkiego, okej. Okay. To zostawię na plus 6 i trochę też to by się... Okej, okay. I chyba zmarnowałem wszystkie moje kamyczki. Dobra. Tak więc jesteśmy w sumie teraz już dużo mocniejsi. I ta halabarda coś czuje, że będzie też naszą główną bronią, jak już mówiłem. Tylko teraz to najgorsze. Jeśli nie mamy potrzeby połowy zdolności, to mam wszystkich statystyk, żeby się tym zająć, więc... Jeśli dodam do 10, to na logikę powinien być w stanie już pojąć kolejną zdolność z kategorii dzidy. A jeśli nie, to... Znaczy jakiej dzidy, tej... Halabardy. A jeśli nie, to... W sumie... nie jest to chyba wielki problem. I teraz tak, to kosztuje 60. To kosztuje 150. Bierzemy obie. I zobaczymy, czy mogę obie ubrać. Bo jeśli mnie gra oszukała i jako sentinel nie mam połowy do wszystkich wymogów siły i zręczności, to się obrażę. Dobra, druga umiejętność to było to. I trzecia. Aha. Czyli jednak potrzeba 20-20, podstawowe. W takim wypadku... Trzeba będzie dużo nazbierać. Ale dobra, mój cel jest jasny, 20-20 minimum osiągnąć. Żeby móc zrobić z halabardą wszystko, co chcę. A póki co mamy już porządną broń, czas antenowy się skończył. Ale będę na tyle miły, że jeszcze spróbujemy swoich sił może raz z... tą całą bulwark, czy jakoś tak? Wiecie. Tym bossem, co ostatnio nas tak łoił, że nie miałem szans z nim nic osiągnąć. Bo może teraz jestem już właśnie gotów na starcie z takim czymś. Dobra. Czy wy to widzieliście? To są już porządne obrażenia. Nie, coś mówi, że teraz naprawdę jestem w stanie to wygrać nawet. Owszem, energia dalej będzie moim wrogiem sporym. Hej! Ten gościu nas uczył swoich sztuczek. Po prostu. Będę się zamienić miejscami te umiejętności, bo jak nic łatwiej będzie mi robić wyskok bez tarczy, a szarże z tarczą. Ale dobra, piórko. Tak czy siak, oczywiście mnie zawsze będzie trafiało, tak by inaczej, i wyskakujemy, spadek, unikamy tego, i dziab, siek, i po problemie, nawet nie dostałem tych złych efektów. Dobra, teraz szarża szybko, dobra, unikamy, niszczymy jego wsparcie. Dziab. No niestety trafiło mnie. Nie, ale patrzcie, tak całkowicie szczerze, no... Czuć po prostu tą różnicę w potędze mojej postaci względem wtedy, a teraz. Dobra. Wiej. Zanim się aktywuje na tobie. Nie ukrywam, regeneracja energii na pewno byłaby tutaj zbawienna, ale nawet bez niej sobie poradzę jakoś. Dobra, spadamy i dziab. I teraz tak. No niestety raz mnie trafiło. Ale to nie problem raczej. Aha. Czyli na zmianie fazy zawsze będzie odnawiało sobie 3 kule. Nie umiem tego inaczej powiedzieć, poza tym, że czuję po prostu tą potęgę. Super, otworzyłem czytnik płyt. Przez przypadek.
Tak, tak, czuj potęgę niebios. Czuj potęgę niebios, czuj potęgę niebios. A umiesz coś innego? Tak, tak, tak. Wasze siły są nieskończone. Tylko że te wasze siły to są takie jełopy, że teraz już nie mają ze mną szans. Dobra. Udało się, teraz skaczemy. Robimy to. Unik, unik, żeby mnie nie zahaczył swoim zwiększaczem obrażeń, bo i tak mam 40% już nałożone. I teraz podskoki. Tak. Powraca, czyli robimy od razu to. W ten sposób rzecz jasna. Aha, czyli teraz jeszcze pułapki takie zostawia. Dobra, ale to nie problem. No i patrzcie. Nie wiem, czy się naumiałem grać, czy znalazłem odpowiednią broń dla siebie. Przypominasz mi ją. Ale kim jest ona? Nie wiem. I chyba też pancerz pokonany. Ło. I jakaś tarcza. Co to za tarczka? No. Wymaga 30 siły. A, kiedy blokujesz ataki, odzyskujesz energię. Jak będziemy mieli 15 siły, co teraz nawet pójdę zrobić, mamy już chyba jedną z najlepszych tarczek, jakie można znaleźć na obecny moment. Fajnie. A, i przy okazji jeszcze też, póki pamiętam, dostałem prośbę od jednej osoby, żeby pokazać tarczę ze zwłokami tej naszej gościuwie, która jest tam tym rycerzykiem, który tam się modli ciągle. O, a tu jest kolejna osoba. Apologies. You've saved me and I've yet to introduce myself. I am Nymeria from Mistra, the Spring Isles. Piękny akcent, taki francuski. As promised, I have some teachings for you. Shall we begin? I czego ona uczy? A, ona uczy łucznictwa. Fajnie. Fajny, nie będę ukrywał. Jakieś nowe umiejętności, nyc. Uj. Zły przycisk. Mhm. A, czyli w ten sposób, gadając z nią, się usuwa trupka. Is this? Stay your distance. Cowering behind the mangled body of my. And yet, I find myself bereft of options, but to implore your aid. Aha, czyli że to był ktoś bliski dla niej. Rozpoznajesz to ciało czy coś? Dobra, nie do końca rozumiem, będzie. And are reborn from the ashes of those who came before us. Aha. This is our creed and the cycle of mortality. Aha, czyli to jest ich przysięga, jakiś tam zakon, coś tam, że święta kremacja, powrót z popiołów tych, którzy byli przed nami. Wow. Between death and cremation, our souls are lost to wander a world devoid of fire. There is a forbidden ritual that takes advantage of this. The assumption of the phoenix. Aha. Pluck a down feather from the nape of that beast. We will breathe life back into my brother. Aha, on to był brat. I przy użyciu jakiegoś pióra można ożywić go. Ja mam to pióro. Finally, I've prepared the ritual in your absence. All it needs is. Jesteś pewna, że to dobry pomysł? Yes. Come back to me. Oh, how I've missed you so. I am free. Of this pain. Oj. Aha, czyli on był tym. Aha. Czyli że to coś przyszło i ją zabiło. Co teraz? Aha. Jest coś nowego? Nope. Tak więc, no.
Muszę przyznać, jako postać była bardzo krótka. Znaczy krótko dostępna. Mam nadzieję, że to mi nie zablokowało teraz sposobu na nauczenie się tych magii, bo jednak jeśli tak, to już... No, nie będę ukrywał, jestem trochę załamany. Nie osiągnę 100% zebrania wszystkiego, co istnieje. No a jej już nie ma niestety. Więc w sumie tak na ostatni moment, może warto byłoby sprawdzić, czy... jak ona zginęła, nie uczy ktoś nagle inny tych umiejętności. Jeśli nie, to już przepadły. You have accomplished much in your brief time here. Rest a moment and meditate. To miejsce mogło być rajem do tego czasu. Even if Cyrodiil weren't under siege from all sides. Nawet jeśli Cyrodiil nie byłoby podczas, znaczy pod oblężeniem ze wszystkich stron. Bez jakiegoś dotyku śmiertelniku, czy tam śmiertelności, życie zastyga. Dobra, nieważne. Yes, turns out immortal fodder is quite useful. No offense. Oh, what? Did you sign away your soul and your sense of humor in that contract? Oh, come on. You must learn to accept levity in times of distress. Aha. Immortality alone does not grant one the capacity for greatness. Meditate on this until we speak again. I really must tend to my flowers. Inaczej mówiąc, to była taka rozmowa o nieśmiertelności, o tym wszystkim, tak trochę. Nie będę tego tłumaczył, nie chce mi się. Poza tym odcinek już powinien się kończyć, 41 minut mamy, tak więc tylko z level upupujemy 16 siłki, takiej podstawowej, żeby nie było. Bo wiecie, mamy jeszcze wielkie bonusy. I dzięki temu możemy teraz ubrać już banalną nową tarczę. Nie ten przycisk, znowu. No. Tarcza Bulwark. Bulwark, Bulwarka. Mniejsza o to, jak widzicie, udało się osiągnąć bardzo dużo. Moim zdaniem to jest wystarczająco jak na ten odcinek. Poza tym czas też mnie nagli. Tak więc jeśli wam się podobało, to oczywiście napiszcie, co sądzicie o tym wszystkim. Możecie zostawić lajka, ewentualnie komentarza, subskrypcję, co tam chcecie. No i jak mówiłem, do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie niebawem. No i to tyle, trzymajcie się. Hej.